dobry Państwu. Na mocy artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 ze zmianami, otwieram 19 sesję Rady Gminy Kaczorek. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójtek Gminy Kaczorek, pana Bruna Wodzkiego. Serdecznie witam panią Anitę Gorę, dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział Kaczorek. Witam panią Reżynę Miller, dyrektora gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kaczorach. Serdecznie witam pana Alfonsa Nowaka, przewodniczącego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Witam pana Stanisława Gdefilcia, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie witam pana Czesława Kowskiego, przewodniczącego Związków Zawodowych SSZ Solidarność. Witam pana Zygmunta Dorszewskiego, prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Serdecznie witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, panią Janę Tureską, sekretarza gminy, panią Agnieszkę Krawalską, skarbnika gminy, pana Andrzeja Kozerem, dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, panią Grenę Radkę, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Serdecznie witam panią Wisławę Kierczyńską, dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty. Witam panią Lucynę Adamczyk, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Witam radnych Rady Gminy, sołtysi wsi, przedstawicieli prasy, przybyłych mieszkańców gminy. Na podstawie obecności stwierdzam, że na stawie 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 15 pozostawionych jednym ilość podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie informuję, że w protokół 18 sesji z dnia 3 lutego 2017 roku wyłożonych do wglądu w trakcie sesji. Jeśli do końca obrad nie zostaną złożone przez radnych uwagi w treści protokołu, to uważam będę, że protokół został przyjęty. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, projekt porządkowy, punkt drugi, deklaracja i pytania radnych. Punkt trzeci, informacja na temat działalności w minionym okresie przewodniczącej komisji wójta gminy. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej przedszkoli prowadzonej przez Gminę Kaczorek. Liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych, do potwierdzenia tych kryteriów. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczorek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Kaczorach, szkoły filialnej Rzadkowej. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej imienia ofiar morzewskich w Morzewie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Kaczorach dotyczącego zaopiniowanej uchwały nr 18-139 na 2017 roku w Kaczorach w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego roku szkolnego. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego stroju szkolnego. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kaczorek w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w artykule 42 ust. 3
sprawie karta nauczyciela. Określenie jednego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygodniowych obowiązkowym wymiarze godzin. Punkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych w dniu wieczorem. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kaczory w 2017 roku. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Wodnych i Sygnalizacyjnych w Kaczorach. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia, Środków Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Społecznego Polityki Budżetu. Punkt 18. Pytanie o wnioski. Punkt 19. Pytanie o zakończenie wniosków. Punkt 20. Zakończenie. Informuję, że zgodnie z artykułem 28a wyżej wytrawionej ustawy Rada Gminy Kaczory może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek Gminy Kaczory wnoszę o poszerzenie wyżej wymienionego porządku 19 sesji o dodatkowy punkt, to jest punkt 3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kaczory na lata 2017-2026. Wyżej wymieniony projekt uchwały został uchwalony przez panią skarbnik na posiedzeniach komisji. Proszę o przegłosowanie wyżej wymienionej zmiany porządku sesji. Kto jest za wprowadzeniem dodatkowego punktu porządkowego, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciwny. Nie widzę, czy jest pan. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy prowadziła zmiany porządku 19 sesji jednogłośnie. Punkt drugi porządku obrad. Interpelacja z pytania rady. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przewodniczący, szanowni goście, pierwsze, panie przewodniczący, bardzo bym prosił, aby w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, jeżeli następuje coś takiego, jak iluś radnych jest przeciw i iluś jest za, to prosiłbym przynajmniej tą mniejszą liczbę, bo przeciw na ogół jest mniej, aby odnotować nazwiska. Dlaczego taka sytuacja, dlaczego moja prośba? Otóż proszę Państwa, jak dobrze wiemy, w zeszłym roku, w październiku, na sesji Rady Gminy głosowaliśmy nad przedłużeniem umowy dzierżawy działki, na której miała stanąć i stanęła w rzeczywistości wieża telefonii komórkowej w Śmiłowie. I jak miałem możliwość otrzymania informacji na Radzie Sołeckiej, która była w minionym tygodniu, tylko jeden radny był przeciwko, pan Dariusz Krupa. Otóż udało mi się sprawdzić w protokole i drodzy Państwo, jest to błędna informacja. Było czterech radnych przeciwko. Niestety nie ma zapisanych nazwisk. Gdyby były, jasno moglibyśmy określić. Ja wiem jedno, na pewno głosowałem przeciw, także nie tylko radny Krupa, ale w tym nie wiem, czy był przeciw, nie ma tego w protokole, nie mogę stwierdzić, także prośba na przyszłość. Ta informacja jest zapisana, nikt tego nie wymarzy, będziemy chcieli sprawdzić za rok, za 5 lat, za 10, każdy będzie mógł to zrobić. I druga prośba, to już bardziej tutaj do pana wójta i sołtys wsi Śmiłowo, jak wiemy, ma powstać spalarnia, magicznie nazywany Zakład Energii Odnawialnej. W Śmiłowie jest bardzo wiele zapytań, bardzo wiele kwestii niepokoju, jak to ma funkcjonować, jak to ma wyglądać. Ja rozumiem, że dokumentacja szczegółowa z opisami, z ekspertów i tak dalej, jest złożona w Urzędzie Gminy. Natomiast dobrze wiemy, że chcielibyśmy jako mieszkańcy, myślę, że nie tylko Śmiłowa, ale nawet słyszę, że okolicznych miejscowości, mieć możliwość spotkania się na zebraniu wiejskim w godzinach oczywiście popołudniowych, żeby nie było to czasami o godzinie 10 albo 13, jak mieszkańcy pracują.
aby pojawił się przedstawiciel inwestora, aby pojawiły się osoby z gminy, które będą szczegółowo mogły odpowiedzieć na pytania i wszelkie rozwiać wątpliwości, czy są jakieś zagrożenia z tego tytułu, czy nie ma, czy mieszkańcy będą w jakiś sposób korzystali z tego, że ten zakład powstanie, czy skorzysta z tego w znaczny sposób gmina Kaczory, bo bardzo wzrośnie budżet gminy poprzez nowe wpływy w postaci nowych podatków. Mam nadzieję, że taka informacja ukaże się dla mieszkańców przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, żeby każdy mógł się do tego przygotować i na takie zebranie przybyć. Jak wiemy, zebrania w Śmiowie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo na ostatnim zebraniu wiejskim było ponad 200 osób. I tutaj pragnę przytoczyć, że to nie jest odosobniona prośba i sytuacja, która miała miejsce około 2 tygodnie temu, bodajże w Jeziorkach właśnie takie zebranie się odbyło po południu, bodajże w piątek to było, czy w czwartek, teraz nie pamiętam. Był przedstawiciel inwestora, był pan sołtys, byli członkowie Rady Sołeckiej, mieszkańcy, byłem również ja. Wszelkie pytania, które się nasuwały mieszkańcom, zostały wyjaśnione przez przedstawiciela inwestora. Padły jakieś tam deklaracje, że jak dana inwestycja powstanie, będzie dosyć znaczne wpływy podatku do budżetu gminy, będzie jakaś pomoc dla mieszkańców. Także uważam, że to nie tylko dotyczy się Śmiowa, Jeziorek, ale gdyby w przyszłości były takie inwestycje, które będą w jakimś znacznym stopniu, bo to nie jest jakieś małe budowa małego garażu, tylko naprawdę potężne hale w przypadku Jeziorek, które będą miały około 8000 metrów kwadratowych, to w przypadku innych sołtysów też, jeżeli taka inwestycja ma miejsce, bardzo bym prosił, aby zorganizować takie zebranie. Kto będzie chciał, to przyjdzie. Kto nie przyjdzie, to znaczy, że nie jest zainteresowany i w ten sposób będą się odbywały konsultacje społeczne i o wiele lepsze informacje będą docierały do mieszkańców, a nie później jakieś tam przekazywanie od osoby do osoby. I na temat Jeziorek też już słyszałem legendy, że będzie musiało parkować gdzieś na ulicach kilkadziesiąt tirów, gdzie to jest nieprawdą, dlatego naprawdę uświadamiajmy mieszkańców i wychodźmy im naprzeciwko, a nie załatwiajmy wszystko po cichu. Dziękuję. Po prostu ten plan jest
toku jest procedowany. Na temat funduszu sołeckiego ja mam taką propozycję dla komisji rewizyjnej, ponieważ z ustawy wynika, że co roku musimy taką uchwałę podejmować. Na ten temat już wypowiadaliśmy się kilka razy. Praktycznie wypowiadamy się co roku i żeśmy tak uzgodnili, że po prostu ustalimy to w drodze głosowania na dzisiejszej sesji. Są tutaj po prostu różne spojrzenie, jest na ten fundusz sołecki, są głosy za, są głosy przeciw. Osobiście nie jestem tak zdecydowanie też przeciw, ale ponieważ no, akurat u nas gmina tak funkcjonuje, że tego funduszu nie ma i doskonale funkcjonuje, doskonała jest współpraca między wójtem a sołtysami. W związku z tym akurat, jeśli chodzi o mnie, to tak jak zawsze jestem tutaj przeciwko powoływaniu tego funduszu sołeckiego. No i potem właściwie punkty od 6 do 14 to dotyczą, te punkty dotyczą spraw oświaty, spraw szkół i przedszkoli, rekrutacji, no przede wszystkim dotyczą likwidacji szkoły filialnej w Orzeli i w Rzadkowie, dotyczą rekrutacji do przedszkoli, no wiadomo, to jest uchwała martwa, nie ma tutaj w zasadzie o czym mówić, ponieważ tak mamy tutaj zorganizowane przedszkola, że nikt nie pozostaje tutaj nieprzyjęty. Wszystkie dzieci, które chcą, są przyjmowane do przedszkola. Natomiast jeśli chodzi o tą uchwałę dotyczącą likwidacji, to jak pamiętamy, chyba na poprzedniej sesji, żeśmy podejmowali uchwałę, że tak powiem, intencyjną, dotyczącą likwidacji tych szkół. Także jest taka, że tak powiem, to co będziemy podejmować dzisiaj, to już jest kontynuacja, po prostu kuratorium wyraziło tutaj opinię pozytywną o likwidacji tych szkół. Też nie będę tutaj się powtarzał, bo też na ten temat żeśmy rozmawiali. Czynnik demograficzny to jest podstawowy czynnik, który decyduje o tym, że te szkoły są likwidowane. Zastrzeżenia tutaj związków zawodowych, to myślę, że też tutaj nie są trafne. Od samego początku żeśmy mówili o tym, że nie będzie zwolnień, że wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni. Także tutaj nie ma takich obaw. Komisja, jak mi się wydaje, pozytywnie tutaj podchodzi. Zresztą myślę, że i mieszkańcy tutaj też ten punkt programu dotyczący likwidacji też tutaj myślę, że akceptują, aprobują. Ta uchwała w zasadzie, ona już te pierwsze kroki dotyczące likwidacji tych szkół to były podejmowane już parę lat temu, także mieszkańcy się tutaj z tym oswoili i myślę, że to również można by powiedzieć, że to nawet taki oddolnie jest to powodowane, że podejmujemy taką decyzję. No może tyle na temat spraw oświatowych. W kolejnym punkcie tam mieliśmy tutaj plan roczny komisji, my akurat komisji rewizyjnej. To przedstawię tutaj w kolejnym punkcie, ale może jak już jestem przy głosie, to może przedstawię tak krótko to, co komisja rewizyjna zrobiła, dokonała w roku 2017. Powiem, że prace nasze opierały się na rocznym planie pracy komisji rewizyjnej, zatwierdzonej uchwałą. Dokonaliśmy dwóch kontroli finansowej pływalni Relaks w Kaczorach, jak również kontroli ściągalności podatków lokalnych i podatków od środków transportowych. No oczywiście dokonaliśmy również analizy budżetu za rok 2015 celem opisania czy stworzenia
pisma do Regionalnej Izby Obrony Rynkowej, ale również wystąpiliśmy z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium za rok 2015. Myślę, że na tym zakończę. Może resztę koledzy moi powiedzą więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Nękiel, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła jedno spotkanie, to jest w dniu wczorajszym. I tak na spotkaniu żeśmy zapoznali się z podjęciem dzisiejszych uchwał Rady Gminy i to były sprawy uchwały budżetowej. Pani Skarbnik przedstawiła nam taką zmianę, jest jedna dotacja na budowę ścieżek rowerowych wraz z zatoczkami zajazdowymi, z autobusowymi. Myślę, że w trakcie sesji pani skarbnik nas, no jeszcze tutaj goście się zapoznają z tym zmianami uchwałami zmian uchwał budżetowymi. Potem mamy następną uchwałę, podjęcie Funduszu Sołeckiego. Myślę, że tak jak mój przedmówca co roku, ja też się wypowiadałem na temat. Powiem tak, moje zdanie to jest takie, nie chciałbym rozdrabniać tego Funduszu Sołeckiego. Co prawda radny mojej komisji, pan Górka, jest odmiennego zdania, ale ja uważam, ma prawo takie zdanie mieć. Ja myślę, że jest tutaj dzisiaj, widzę kilku kolegów sołtysów, też będą mieli się prawo w tej uchwale wypowiedzieć, ale to już nastąpi przy głosowaniu. Potem, tak jak mój przedmówca powiedział, mamy tutaj dużo uchwał dzisiaj do podjęcia w związku z oświatą. Też pani dyrektor Wisława Kierczyńska szkół i przedszkoli nam przedstawiła. Będzie też to jeszcze w trakcie sesji komisja się zapoznała. Mamy podjęcie uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Przedstawię to na komisji Kazimierz Kluciak. Powiem tak w skrócie, w ubiegłym roku w schronisku Pile Leszków z gminy Kaczory było 7 piesków. Na obecną chwilę mamy 4. 3 pieski akurat dotyczące, które były zabrane z terenu naszej gminy, zostały adoptowane, także w tej chwili mamy 4 pieski w tym schronisku. Kwota na 2017 rok to jest kwota z budżetu gminy 28 tysięcy. Tak jak pytałem inspektora do spraw, do że to wystarcza na pokrycie tych kosztów. Potem mamy jeszcze zmiany uchwały statutu zakładu wodnych. Też dyrektor zakładu usług wodnych, pan Andrzej Kozera, przedstawił nam. Są tam takie drobne zmiany. Też w dalszej części sesji. No i opracowanie naszej Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, opracowanie planu na 2017 rok, to już będzie w dalszej części, myślę, dzisiejszej sesji obrad. Na tym myślę, że dziękuję bardzo. Dziękuję.
bardzo. Prosimy za głos przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju do praworządności budżetu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, na którym to spotkaniu omawialiśmy sprawy związane z początkiem obrad dzisiejszej sesji. I tak jak tutaj przedmówcy już przedstawiali, tych projektów uchwał mieliśmy dosyć mnóstwo do omówienia, zwłaszcza uchwał oświatowych, gdzie aż 9, które są związane zarówno ze szkołami, z przedszkolami i wiele innych rzeczy, których w dalszej części. Ale wracając do pierwszej z nich, czyli do zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, gdzie pani skarbnik nam przedstawiła sprawę związaną z dotacją do wspomnianych już wcześniej ścieżek rowerowych, to muszę powiedzieć, że komisje bardzo radośnie przyjęły tę informację, chociażby z tego względu, że zapowiadano od dłuższego czasu budowy tych ścieżek, gdzie mieszkańcy naszej gminy nie pytają o to, na jakim etapie są procedury związane z tą budową, bo kiedy wreszcie te koparki wiadomo i zaczną te budowy robić. Myślę, że tutaj ogromnym zainteresowaniem te inwestycje się cieszą, bo wiemy, że tutaj mamy rozdział między ścieżką rowerową, nazwijmy to do Morzewa, do Śmiowa, jako jedno zadanie i drugie ścieżka do Piły. Dlatego też tutaj jednogłośnie te zmiany zostały przyjęte, zaproponowane tutaj przez panią skarbnik, która przedstawiła tę sprawę w imieniu pana wójta. A z tym się wiąże też zmiana w WPF-ie, dlatego ten dodatkowy punkt, o którym tutaj Rada zdecydowała na początku go wprowadzić, one te dwa tematy jakby tutaj się wiążą. Zanim powiem o tych uchwałach oświatowych, to jeszcze jeden z ostatnich tych projektów uchwał, ta opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kaczory w 2017 roku. Wiadomo, że co roku taka uchwała musi zostać przez Radę przyjęta, tak samo jak Fundusz Sołecki. Dlatego tutaj ten punkt w tym programie, gdzie również muszę powiedzieć, że przyjmujemy tą uchwałę w zasadzie bez poprawek. Dyskusje jak zawsze były, ale związane były z tym, że chciałoby się, żeby z taką troską wszystkich traktowano, przede wszystkim ludzi, jak ta uchwała traktuje zwierzęta. To tak ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o ten Fundusz Sołecki, to przedmówcy tutaj powiedzieli, jak podchodzą radni na innych komisjach. U nas w zasadzie było podobnie. Decyzję w tej sprawie zostawiliśmy na dzisiejszym głosowaniu, wiedząc, że są różne zdania na ten temat. Sołtysi w zdecydowanej większości, z tego co mi wiadomo, są na pozostawieniu na dotychczasowych zasadach, czyli tutaj prowadzenia przez gminę, wspierania rad sołeckich. Dlatego myślę, że w tym punkcie każdy będzie głosował tak, jak uważa. Także komisja przyjęła program planu pracy poszczególnych komisji na bieżący rok. I także tą uchwałę w sprawie nadania statutu, tam jest jedna zmiana dotycząca konsolidacji i tutaj po przedstawieniu tej sprawy przez pana dyrektora Kozerę komisje jednogłośnie zgodziły się na przyjęcie tego poprawki w statucie. Natomiast wracając do uchwał oświatowych, to jest temat ostatnio bardzo głośny. Państwo doskonale wiecie, myślę, na czym ta rzecz polega. Związane jest to z reformą oświaty, z wygaszaniem gimnazjum, z tą wcześniejszą naszą decyzją intencyjną dotyczącą likwidacji szkoły podstawowej w Morzewie oraz szkoły filialnej w Rzadkowie. Dyskusji było dużo. Ja tutaj powiem ogólnie o tych wszystkich uchwałach, bo jakby te sprawy oświatowe myślę, że należy traktować jako wspólne. I w
Wiemy, że nas to czeka, tego nie unikniemy. Dzisiaj zresztą mija termin przyjęcia uchwał. I muszę powiedzieć, że jednogłośnie komisje przychyliły się do tych projektów uchwał, które są dzisiaj przedstawiane i nad którymi będziemy głosować. Ja tutaj nie będę może więcej mówił na ten temat, bo być może w poszczególnych uchwał będzie dyskusja na ten temat. Natomiast sprawa jest znana od dłuższego czasu i komisje w ten sposób podchodzą do sprawy, aprobując te projekty, które zostały przedstawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o terminę przedstawienia informacji na temat działalności gminy Lubyszyn. Do tego, że będą na terenie naszej gminy działały trzy szkoły podstawowe.
I tutaj dążyliśmy do tego już dosyć dawno, ale tutaj w jaki sposób to przeprowadzamy, to naprawdę jest budujące, że to już, tu już jest pełna zgoda i społeczności poszczególnych miejscowości, i nauczycieli, i wszyscy razem właśnie idziemy w tym kierunku. Wiemy, że robimy to dla dobra naszych przede wszystkim dzieci. I tak to będzie się działo. Że te szkoły, które będą działały, to naprawdę już będą szkoły z prawdziwego zdarzenia i wszystkie dzieci, które będą do tych szkół chodziły, będą zadowolone i szczęśliwe. Zresztą tak to coś się stało, gdzie pamiętamy, jak z oporem trochę robiliśmy, gdy ograniczaliśmy ilość klas w szkole podstawowej w Morzewie, że zrezygnowaliśmy z klas 4-6. Funkcjonuje dobrze, dzieci chodzą do szkoły, zadowoleni są z Morzewa i z Krzewiny, że są w tej szkole i będzie tak samo, myślę, z tymi młodszymi dziećmi. Także tu, jeśli chodzi o reformę oświatową, na pewno sobie damy radę, ale mówię, że musi być taka atmosfera jak do tej pory, że pracują w tym wszyscy. Jedną stronę wszyscy uściągniemy, a więc i dyrekcje szkół, i nauczyciele, i tutaj my też właśnie układamy się, żeby było dobrze, bo właśnie chodzi o to, żeby tylko ta praca dla naszych dzieci była jak najlepsza. Druga sprawa to to, co wspomniałem, właśnie ta likwidacja szkół, no to też powiem szczerze, że byliśmy i tutaj z panią dyrektor i w Pile, w kuratorium oświaty, to jest w oddziale zamiejscowym, jak również w kuratorium w Poznaniu, żeby przedstawić ten temat, no bo to takie akurat, dlaczego akurat w tym czasie dwie szkoły chcemy zlikwidować, no to przedstawiliśmy, o co chodzi, no i też kuratorium właśnie tutaj, co już było wspomniane przy filmie, się do tego ustosunkowało. No i właśnie też idziemy tutaj w tym kierunku, żeby właśnie to bezboleśnie przeprowadzić i myślę, że bez bólu żadnego tutaj to zrobimy, że od nowego roku szkolnego dzieci będą uczęszczały do tych szkół, do których przewidujemy i myślę, że będą zadowoleni również i nauczyciele z tego faktu. To by było, jeśli chodzi o sprawy oświatowe i tutaj jeszcze raz apeluję do wszystkich właśnie nauczycieli, dyrekcji, żeby właśnie ta współpraca była jak do tej pory, no i tutaj oczywiście Rady, bo właśnie też tutaj było stanowisko Rady prawie, że jednomyślnie, że w tym kierunku musimy iść. I tutaj właśnie tym stanowiskiem i tą decyzją naprawdę ustawimy, że nasza oświata na terenie gminy już będzie bardzo, bardzo dobrze usytuowana. Chcę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o inwestycje, bo tutaj też była mowa i wiadomo, że pani skarbnik proponowała zmiany i wprowadzenia do WPF-u, a to spowodowane tym, że w ostatnim czasie już właśnie zostały rozstrzygnięcia w Urzędzie Marszałkowskim, że tam następne projekty zostały nasze przyjęte i stąd właśnie potrzebne są te zmiany, żebyśmy mogli jechać w najbliższym czasie, podpisać znowu umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację tych ścieżek, o których mówimy, a więc do Morzewa, to co planowaliśmy już od kilku lat, i do Śmiłowa, która też była planowana, żeby tą ścieżkę zrobić, takie były postulaty. I właśnie tutaj myślę, że w najbliższym czasie dostaniemy wiadomość, że będziemy już jechać podpisać umowę, bo na tego modernizację już mamy podpisaną umowę, że możemy to realizować, tego modernizacja to jest właśnie szkoły w Śmiłowie i przedszkola w Kaczorach. W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg i zgodnie z podpisaną umową od 1 czerwca będziemy chcieli już wejść na realizację tych zadań. Bo wiadomo, że największa realizacja tych zadań to będzie się skupiała w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci nie będzie w szkole. No ale nie wszystko da się w tym czasie zrobić, dlatego ten okres będzie wydłużony od 1 czerwca tam do któregoś października, żeby właśnie było wszystko zrobione jak należy. No i te właśnie te ścieżki, no tutaj akurat powiem tak, że pamiętacie Państwo, że trochę było zapisane to wszystko w jednym punkcie, te ścieżki rowerowe idą
do Śpiłowa i do Morzyna i do Piły, ale składając wnioski, no tutaj tak roztropnie chyba rozdzieliliśmy, jednakże złożyliśmy dwa wnioski. Złożyliśmy jeden wniosek na ścieżki Morzewo do Morzewa i do Kaczo, to był jeden wniosek, który został pozytywnie załatwiony, obawiając się, że czasem możemy nie zdążyć właśnie z uzgodnieniami do Piły. I tak się stało, że nie zdążyliśmy z uzgodnieniami do Piły, żeby wszystko zrobić. I dobrze, że złożyliśmy ten wniosek oddzielnie, dlatego, że będzie mógł być rozpatrywany jeszcze raz i przyjęty do realizacji i tą ścieżkę będziemy realizować. Teraz jesteśmy na takim etapie, że w końcu udało się uzgodnienia wszystkie pozałatwiać i mogliśmy złożyć wniosek do wojewody o wydanie pozwolenia. Dlatego, że tak jak mówiłem, wcześniej tutaj będziemy mieli od dwóch urzędów pozwolenia, to jest od ze starosta musi być pozwolenie na budowę tej ścieżki i od wojewody, jako że idziemy w terenie kolejowym i stąd wojewoda musi wydać nam pozwolenie, żebyśmy mogli w tym terenie budować. Myślę, że to wojewoda pozwolenie wyda dosyć szybko, bo skoro mamy te wszystkie uzgodnienia od tych kolei i od lasów, od wszystkiego, co potrzebne było, to już teraz tylko czekamy na efekt. Może jakieś uzupełnienia i później wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego ponownie, aby właśnie ten wniosek nas rozpatrzono i myślę, że będzie to pozytywnie załatwione. Chcę powiedzieć jeszcze, że w ostatnim czasie tutaj no, Państwo może niektórzy zauważyliście, bo to tak było po cichu realizowana inwestycja przez NR na terenie naszej gminy, ale został oddany główny punkt zasilania, czyli tak zwany GWZ w Śmiłowie, który to też będzie no właśnie dobrze oddziaływał na teren całej naszej gminy, dlatego że zasilanie z tego GWZ-u będzie podłączona również i cała nasza gmina, a więc w razie jakiej awarii z jednej strony, to mamy już zasilanie z drugiej strony, także właściwie tych awarii, każdy dobrze mówię, tych awarii właściwie u nas to nie powinno być już teraz. Tak? Bo jesteśmy tak zabezpieczeni, że z każdej strony będzie można prąd do nas dosyłać. No i tutaj byłem na tym otwarciu i tam też również dziękowałem prezesom, że właśnie przystąpili do tego i zrealizowali. Oczywiście tam chodzi też o to, że głównym odbiorcą będzie pan Stokłosa, no ale to nie jest w stanie tyle rozebrać energii, co właśnie zabezpiecza ten GPZ, także tutaj nasza cała gmina też będzie tutaj, i nie tylko nasza gmina, bo jeszcze sąsiednie miasteczko chyba jeszcze Wysoka, tak? Także tamte właśnie też gminy jeszcze. Odbyło się zebranie sołtysów, spotkanie sołtysów z okazji Dnia Sołtysa i tutaj to chcę podkreślić. I jeszcze raz sołtysom tutaj podziękować za współpracę, bo tak jak zawsze to mówię, że wspólnie razem to osiągniemy ten tutaj nasz wózek w jedną stronę i to nam wszystko wychodzi, że rzeczywiście mamy w gminie coraz lepiej i coraz lepiej żyje się naszym mieszkańcom, bo to jest najważniejsze, że tworzymy tutaj właśnie życie dla naszych mieszkańców, żeby było coraz lepiej i dlatego właśnie ta współpraca na linii Sołtys i wójt Rada Gminy układa się bardzo dobrze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Sołtysa. Sołtysą tu oficjalnie na tym forum życzę. Chcę powiedzieć tak, i tu przy okazji ten fundusz sołecki. My trzymamy o tym na tym, że ten fundusz wprowadzania go jest niepotrzebny i niekonieczny i dlatego właśnie to, co jest potrzebne do realizacji, realizujemy wspólnie. Rozproszenie budżetu po kilkanaście, czy 20, 30 tysięcy, przekazanie dochód na konto sołeckie, to tylko po prostu no, popsuje to, co robimy do tej pory, gdzie właśnie co roku gdzieś tam w miejscowościach, może nie wszystkich, ale po kolei robimy i to idą dużo większe pieniądze, a jeżeli te kilkanaście tak na siłę były wydawane, bo każdy sołtys by musiał myśleć, na co to wydać. I kilkanaście tysięcy, wiemy, co jest, niewiele można zrobić. Kilkadziesiąt tysięcy też niewiele można zrobić. A my mamy plan i robimy to od lat konsekwentnie, żeby, żeby
po prostu to, co już mówiłem, realizować te inwestycje, które robimy. I dlatego tutaj ja bym prosił, żeby jednak zagłosować, aby nie tworzyć tego funduszu sołeckiego. Tutaj właśnie też chcę jeszcze powiedzieć, no myślę, że znowu tutaj Państwo pewnie w pracie, czy gdzieś tam w naszych, na naszych stronach, które oglądaliście Państwo, że znowu otrzymaliśmy HIT 2016 za całokształt działalności naszej gminy i to też jest miłe, bo chodzi o to, że nagłaśniane to jest na forum w Poznaniu, gdzie wręczane jest na forum, gdzie przybywa dużo gości, kilka gmin, marszałek województwa i inni. I właśnie o naszej gminie dobrze się mówi i wręcza się nam wyróżnienie. To jest bardzo ważne. I dlatego tutaj chcemy istnieć na tym już forum, żeby mówiło się o gminie Kaczory pozytywnie, żebyśmy byli odbierani jako jedna z lepszych gmin, bo taką też jesteśmy. Było to, padły się przyjęcie, było to na forum kilku województw, także nie gmin, tylko województw. Publiczna kontrolat, proszę Panią Aleksandrę Wienkoczkę, projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia finansowej gminy Kaczory na rok 2017-2026. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Kaczory na lata 2017-2026 uchwaloną uchwałą nr 17/128/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2016 roku oraz zmienioną uchwałą nr 18/133/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 3 lutego 2017 roku obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w wyżej wymienionych uchwale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Punkt pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały nr 19/142/2017 z dnia 31 marca 2017 roku dokonano następujących zmian. Dostosowano kwotę podatków wydatków przychodów w 2017 roku do wysokości wykazanych w uchwale budżetowej. Punkt drugi. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian. Dokonano podziału przedsięwzięcia pod nazwą budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Piła Kaczory, Kaczory Śmiłowo, Kaczory Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego zatok autobusowych na dwa odrębne przedsięwzięcia. Pierwszy. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pińskiego OSI, budowa ścieżek rowerowych na odcinku Piła Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego zatok autobusowy. Ustalono limit wydatków na 2017 rok w wysokości wkładu własnego w kwocie 206 159,47 zł. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pińskiego OSI,
budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śpiłowo, Kaczory-Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego zatok autobusowych. Ustalono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1 958 936,84 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale dofinansowania dla obszarów strategicznych interwencji w zakresie działania 3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, poddziałania 3.3.1 inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z uwagi na podjętą decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania, dokonano przeklasyfikowania zadania. W realizowanych przedsięwzięciach dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Przed przystąpieniem do głosowania muszę ustosunkować się do interpretacji pana radnego Górki. Otóż z technicznego punktu widzenia nie ma żadnej przeciwwskazania, żeby zapisywać osoby, które są przeciw. Jednakże tak z technicznego punktu widzenia to myślę, że to byłoby po latach nie tak. Otóż nie chcielibyśmy, żeby po latach ktoś komuś wypominał, że na przykład był przeciwko budowie oczyszczalni, czy budowie drog do Piły, czy wcześniej budowie na przykład pływalni, czy budowie czy gazyfikacji wsi, czy budowie sieci kanalizacyjnej. Zawsze były osoby do nich przeciw. Nie takie prawo. Natomiast decyduje to polityczna większość. Inaczej się nie da. I to większość ma rację. Zresztą to widać po latach. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Proszę panią Agnieszkę Grabarską z komisji o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. W wysokości 26 milionów 130 tysięcy 123 zł.
proszę, wydatki majątkowe w wysokości 11 113 96 41 groszy. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje przyjęcie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty, załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt szósty, załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy, załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi? Proszę bardzo. Przewidziany jest teren pod budownictwo mieszkaniowe, to niektóre drogi są uznawane jako drogi wewnętrzne, niektóre drogi są uznawane jako drogi publiczne i to my uchwalamy. Akurat w Jeziorkach, tam jest była taka droga, która przelotowa i już w części wykupiliśmy, w części, bo chodziło o to, że rozłożyliśmy sobie na dwie raty, wykupiliśmy w ubiegłym roku, tak? W 2016 i teraz chcemy dokończyć wykup tego gruntu pod drogę publiczną, która w przyszłości będzie pobudowana w 2017. Bo jeżeli właściciel tego terenu się zgłosi, że on chce, żeby wykupiono, to my musimy przystąpić do wykupu. I tak się stało w Jeziorkach. Tam jest właśnie właścicielem osoba fizyczna. No i właśnie musimy przystąpić do wykupu tego gruntu pod drogę publiczną. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to tutaj muszę powiedzieć, że cena jest dosyć korzystna, dlatego że oczywiście to się dzieje tak, że został powołany biegły i biegły wyszacował za 1 metr kwadratowy około 19 zł i za tyle tą drogę wykupujemy, 19 zł za metr kwadratowy. Około 19. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę, czy to będzie głosowanie. Kto jest za tym zapięciem? Kto jest za tym zapięciem? Przeciwny? Nie widzę, czy wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej mowa uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących Fundusz Społeczny. Mam tutaj taką prośbę, że przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w tej sprawie proszę sołtysy opowiedzieć w tej sprawie, jeżeli oczywiście chcą odpowiedzieć w tej sprawie. Panie Przewodniczący,
Szanowni Panowie, zaproszeni goście. Pozwolę sobie zabrać głos w sprawie Funduszu Sołeckiego. W ubiegłym roku było tutaj też głosowanie w tej sprawie, między innymi pan Burka. Też miał taki do mnie zarzut, może nie zarzut, ale uważał, że to, że nie wyraziłem swojego zdania, to jakoś tak nie do końca zostało pozytywnie odebrane. Powiem tak, myśmy jako sołtysi tak dawno spotkali się przy okazji swojego święta. Tworzymy zespół, można powiedzieć, ludzi nawzajem się szanujących i ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że właśnie w takiej grupie tych sołtysów mogę tą swoją funkcję wypełniać jako tutaj szef tej jednostki pomocniczej w sołectwie Kaczorek. Działamy w oparciu o statut, który uchwaliła Rada. Chcemy zgodnie z tym statutem tutaj tą swoją misję wypełnić. Na pewno jest kuszące w Funduszu Sołeckim to, że jest szansa, że się pojawią inicjatywy wspólnot miejskich, ale też nie ma takiej gwarancji, żeby takie szanse się pojawiły, no społeczeństwo musi być odpowiednio przygotowane. Ja się nie boję wyzwań zresztą. Nie tak dawno przyjęliśmy sobie na ZPM miejskim plan działania poprzedzony sondażem, ankietą, gdzie społeczeństwo wypowiedziało się na temat naszych zamierzeń. Mamy też akceptację naszych władz samorządowych do naszych przedsięwzięć. No mam takie życzenie szanowne, jedna z koleżanek właśnie była za tym, żeby po prostu ten fundusz zaczął funkcjonować. Ja uważam, że może gdzieś tam w przyszłości taka forma może się pojawić, ale musimy się do tego odpowiednio przygotować jako całość społeczeństwa i żeby po prostu korzystać z doświadczeń innych. Ja mam tutaj takie dane za 2015 rok, gdzie wypowiadają się sołectwa, które podjęły, że tak powiem, działania w ramach Funduszu Sołeckiego. Z tego wynika, że na większość tych sołectw, na podjęte, że tak powiem, zadania udało się zrealizować 40%. To też jest dużo, ale 60% zadań było zadaniami chronionymi, co powoduje, że no, trzeba z jakąś tutaj ostrożnością do tego podchodzić, bo na przykład powiem tak jak w tym roku jest przyjęte w planie wykonanie ogródków pracy zabaw, siłowni w 5 sołectwach. I teraz jeżeli to się uda zrealizować, to zwrot za wykonanie tych zadań dla całości gminy może być o wiele większy, jak zwroty z nieudanych przedsięwzięć, które zakładamy, że mogłyby trafić do jako ten profit do sołectwa, ale takiej gwarancji na 100% nie mamy. Więc uważam, że temat nie należy chować gdzieś tam pod dywan, ale że rzetelnie się będzie dobrze gotować i być może, że za rok przy takiej temacie jeszcze raz na to wrócić. Czy ktoś sobie chciał mieć dobry głos? Nie widzę. Uchwała nr 19, łamany 144, łamany 2017, Rady Gminy Kaczorek, z dnia 30 marca 2018 roku. W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami o funduszu sołeckim Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Do przedstawionego projektu uchwały. Proszę bardzo.
wywołany. Pytanie do pana, ile gmin przez, mówi pan o 40%, które zostały zrealizowane pozytywnie, ile gmin przystąpiło w 2015 roku do tego funduszu sołeckiego? Nie, nie, pana, jak mówi pan o 40%, no ile przystąpiło? 2 gminy, 2000 gmin, bo trzeba przekazać pełną informację. Nie, ja nie posiadam. Pan tutaj dawał te... Jakie są dostępne przy pan sekret na internet z dzisiejszego dnia i dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja z funduszem sołeckim. Czyli nie zna pan odpowiedzi na pytanie. Dobrze. Więc jedźmy dalej. Panie sołtysie, wszyscy sołtysi, myślę, to dotyczy całej społeczności. Ja wiem, że sołtysi są przeciwko, cieszymy się, że jedna pani sołtys, nie wymienia się tutaj, o którego sołtysa chodzi, nie wiem, czy jest to tajemnicą, jest za, czyli jest mały postęp. Rok temu, ja nie wiem, sołtysi próbują się jakby wybielić, że nie są, są przeciwni, ale no chcieliby to, ale jeszcze nie teraz. Drodzy Państwo, ten temat się przewija w funduszu sołeckiego przynajmniej od 3 lat. Panie sołtysie, rok temu słyszałem, że no jeszcze nie w tym roku, ale będziemy się mocno starać. Przez rok nie udało się nic zrobić. Dzisiaj znowu pada deklaracja, jeszcze nie w tym roku, ale za rok chyba już się nam uda. Dlatego słuchajcie, czy przez rok trudno naprawdę zdobyć wiedzę. Ja powiem, jak to się odbywa i jak to się odbywało w Świnowie. W minionym tygodniu oczywiście Rada Sołecka, jest informacja od pani sołtys. Mam nadzieję, że w przyszłości, nie tylko w Świnowie, ale wszędzie, jeżeli taka prośba, apel, jeżeli są, jest Rada Sołecka, proszę taką informację wywiesić i mieszkańcy muszą też się dowiedzieć, bo oni nawet nie wiedzą, że mogą na taką Radę Sołecką przyjść, zabrać głos, zgłosić problem. I teraz jest sytuacja w Świnowie, dyskusja na ten temat, na temat funduszu sołeckiego. I pada jednoznaczne pytanie pani sołtys, żeby wszyscy się wypowiedzieli. I drodzy Państwo, wszyscy się wypowiadają w ten sposób, że nie mają wiedzy na ten temat. Bo nikt nie jest, czy każdy z nas musi, nie wiem, siedzieć w internecie, pytać innych i tak dalej. No uważam, że powinna być osoba kompetentna w urzędzie gminy, która ten temat przekazywała sołtysom wiedzę i tak dalej. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To wiąże się z określonymi działaniami, z określoną biurokracją. Pada z ust pani sołtys, jak się ktoś tym zajmie, to ona nie jest przeciw. No myślę, że nie tędy droga, żeby ktoś inny się zajmował, tylko od tego są sołtysi. Drodzy Państwo, skoro w powiecie pińskim wszystkie gminy mają fundusz sołecki, nie ma tylko gmina Kaczory, myślę, że o czymś to świadczy. Punkt drugi. Dlaczego chociaż raz nie zrobiliście czegoś takiego, jak przecież pan przewodniczący Kalka powiedział, że co roku jesteśmy zmuszeni. Czyli gdybyśmy my dzisiaj lub za rok stwierdzili, zróbmy chociaż w jednym roku fundusz sołecki i za rok możemy powiedzieć i się spotkać i wypowiecie się w końcu wy nie z opowieści, tylko z tego rzeczywistego stanu. Czy fundusz sołecki przedłużamy, czy z niego rezygnujemy? Zadałem jedno proste pytanie na komisji. Ile wynosiłby fundusz sołecki w przypadku gminy Kaczory? Chciałbym poznać odpowiedź, żeby wszyscy usłyszeli. Panie przewodniczący, nie uzyskałem tej odpowiedzi na komisji, więc teraz jest na to czas. I teraz powinna osoba kompetentna wstać powiedzieć, że w przypadku gminy Kaczory fundusz sołecki wynosiłby kwotę... Pani sekretarz przekazała na komisję. Ale, no pani Olu, czy pani była ze mną na komisji? Czy padła kwota, jaki fundusz sołecki w gminie Kaczory, jaka to jest kwota? Nie chcemy sobie sumować i tak dalej. Od razu chciałbym sprostować, że na Radzie Sołeckiej w Świnowie, z mojej wiedzy, Świnowo miałoby fundusz sołecki w wysokości 30 tysięcy złotych.
I te słowa potwierdziła pani przewodnik, pani sekretarz, więc nie jest prawdą, pani sołtys, panie radny, że 20 tysięcy złotych śmiało miałoby Funduszu Sołeckiego. I teraz, no tak pan, tak pan, tak padło na Radzie Sołeckiej, drodzy państwo, no, byłem, słyszałem i tak dalej. I teraz następna sytuacja, jeden mit, który się pojawia od lat, że to jest rozdrobnienie środków, jeżeli powstanie Fundusz Sołecki. No w jaki sposób chcecie angażować społeczeństwo i jeżeli zebranie wiejskie w gminie Kaczory, w poszczególnych sołectwach, no przynajmniej wiem jak jest w Śmiowie, odbywa się ostatnio raz na 4 lata. Jak trzeba wybrać sołtysa? No przecież gdyby był Fundusz Sołecki, drodzy państwo, jeżeli wykonamy te wszystkie zadania, które sobie przyjmiemy, to gmina może otrzymać zwrot z budżetu państwa od 20 do 40%. Czy nie należałoby się nad tym pochylić? Drodzy państwo, gmina nie pochylała się nad środkami unijnymi w latach 2004-2013 i tam nie potrafiliśmy uzyskać żadnego dofinansowania. Dzisiaj robimy takie projekty, jak ścieżki rowerowe i na te pieniądze dostajemy środki. Robimy termomodernizację, dostajemy. Czyli można? Można. I w tym kierunku, jeżeli powstanie Fundusz Sołecki, sołtys musi zwołać zebranie wiejskie. Przewodniczący, mogę prosić o troszeczkę ciszy, bo... Wystarczy o merytoryczną wypowiedź. Więc mówię jednoznacznie. Robimy zebranie wiejskie. Czy przyjdzie 30 mieszkańców? Czy przyjdzie 200, to ci mieszkańcy decydują, na co w danym roku dane pieniążki idą. I w żaden sposób, drodzy państwo, nie blokuje to pozostałych inwestycji, które chce wykonać gmina na terenie danego sołectwa. Mam nadzieję, dzisiaj oczywiście będzie większość przeciw funduszowi. Jest to tradycja w pewien sposób. Kiedyś w PZPN-ie też rządził Ryszard Dziurowicz, dzisiaj jest Zbigniew Boniek. Jak wygląda polska piłka? Drodzy państwo, będziemy po raz pierwszy w historii w pierwszej dziesiątce rankingu FIFA. Czyli może panowie sołtysi, apel. Zróbmy chociaż za rok, przetestujcie przez rok Fundusz Sołecki i później spotkamy się i określimy, czy było to dobre rozwiązanie, czy złe. Jeżeli inni korzystają, skorzystajmy i my. Dziękuję bardzo. Tylko zdanie. Panie radny Górka, jeżeli o czymś mówimy, to mówię to precyzyjnie. Piłka nożna w Polsce jest na wysokim poziomie. W latach 70. Polska była losowana z pierwszego koszyka, o czym pan nie wie. Jak również pan... Panie radny Górka, jak również kwestia aplikacji o środki unijne. Również pan w tym momencie bardzo mocno konfabulował. Panie przewodniczący, jeszcze raz usłyszałem pana słowa konfabulował i spotkamy się w sądzie. Skończyły się te czasy, że pan może takie rzeczy mówić. I to jest dzisiaj nagrane. I jednak chyba się spotkamy w sądzie i będzie pan wtedy mógł i zobaczymy jak pan będzie. Ale tym sądem straszyłeś. Skończyło się. Jest nagranie. Zobaczymy, słowa kontrolować. I zobaczymy jak pan będzie. A wiesz, tak są może bać. Ale co on ma wyjść? Zobaczymy jak pan się z tych słów robi. Bardzo nie chciałem występować, ale jedno zostało zgłoszone. Panie Górka, ma pan rację. Będziemy dzisiaj głosować przeciwko temu funduszowi. Ale to nie dlatego, że po prostu dlatego, że poglądów żeśmy nie zmienili. Czy państwo tutaj nie widzą danego deszami? Myśmy poglądów nie zmienili i będziemy po prostu głosować przeciw. A jeszcze tylko jedno zdanie. Ja po prostu ta ustawa dotycząca Funduszu Sołeckiego, ona jest niedopracowana. To nie jest ustawa, którą można realizować. I to nie są moje nawet słowa, chociaż ja się z tym zgadzam. Wypowiadał się kiedyś był minister rolnictwa, pan Krzysztof Ardanowski. Jeśli ta ustawa miałaby funkcjonować, to powinny być jakieś jeszcze przepisy wykonawcze, które by oddawały do dyspozycji te środki i te środki byłyby całkowicie przez Radę Sołecką zagospodarowane. A tutaj jest taka sytuacja, że i tak to te wszystkie środki muszą przejść przez młyny, przez księgowość gminy, urzędu gminy. Więc
Więc ja bym bardzo prosił, zakończę tą dyskusję i przejdźmy do głosowania. Składam taki wniosek. Proszę bardzo. Ja się nie czuję gorszym sołtysem od tych, co mają fundusz sołecki, bo ja nie jestem zniewolony. Moje zadania, które podejmuję, są przez moją Radę Sołecką przez to, że jest pokażę realizowane. Jak pan ma małą wiedzę na temat tego, co się dzieje w naszym sołeckim, proszę wejść sobie, kliknąć w internetę na ten odstaw tej sieci i pan zorientuje, że u nas są co roku zebrania gminy, ustalamy swój plan działania i naprawdę nikt nas nie zniewala. A gmina nasza, poprzez te chociażby informacje, które tutaj dostajemy, nie jest na szarym końcu powiatu gminskiego, tylko raczej jeszcze na ten moment jest gminą, z której należy brać przykład i rozwoju, jak mają się pozostaje. Ja już nie chcę dyskutować, na razie przepraszam. Ja chciałbym do pana słów się odnieść, skoro pan ma prawo się odnieść do mojej, bo potem się pan jest pierwszy i trzeci. Czyli teraz delikatnie mówiąc, odnieść mogę. Panie sołtysie. Zrobił pan ostatnie zebranie miejskie. Ile mieszkańców było? 27 na ponad na około 3000 ludzi. No troszeczkę jest to delikatnie mówiąc, no nie wiem, no dla mnie jest szokująca liczba. No teraz ja nie powiedziałem, że pan jest gorszym sołtysem, czy gmina także jest tak. Ja uważam, że fundusz sołecki byłby szansą dla mieszkańców i dla gmin. Nie, no, nie padło, że my jesteśmy gorszą, no więc proszę mi nie wkładać takich słów do ust i nie mówić o mojej wiedzy. Bo pan ma swoją wiedzę, ja mam swoją wiedzę. I my jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać. I tyle. Proszę o merytoryczną dyskusję. Pan Kazimierz Zarowski. Proszę o ciszę, panie radny Górkę. Proszę o spokój. Dziękuję panie przewodniczący. Chwilami się zastanawiam, kto tutaj prowadzi obrady. Ale proszę państwa, ja chciałem powiedzieć tak. Z tego, co tutaj pan Luka przedstawia, że wyodrębnijmy fundusz sołecki, to ja myślę, że ten temat, wracając co roku pod dyskusję tutaj, gdzie sołtysi nie chcą, rady sołeckie nie chcą, bo wystarczy sumować wydatki, które w ciągu roku idą na poszczególne sołectwa i w ogóle na inwestycje w poszczególnych miejscowościach, a ile ten wyodrębniony fundusz by tworzył, to proszę państwa, odpowiedź się nasuwa sama. I myślę, że takie uszczęśliwianie sołtysów na siłę kompletnie nie ma sensu. Mieszkańcy, jeśli chcą, to wiedzą doskonale, co rady sołeckie robią, co rada robi, jakie inwestycje są planowane i co jest realizowane. Tutaj pan sołtys Skaczor, ogłaszając zebranie wiejskie, zresztą na zebraniach jednoznacznie pada określenie, że mieszkańcy akceptują to, co jest robione. Głosy przeciwne są zawsze i będą zawsze i dobrze, że tak jest. Dyskusja, jeśli jest twórcza, to dobrze, że taka jest. Ale uszczęśliwianie kogoś na siłę, podczas gdy sołtysi nie chcą, wiedząc, że większymi środkami gmina inwestuje w poszczególne miejscowości, jest zasadne. Myślę, że sołtysi tutaj mają rację. Wiedzą, co robią i co mówią, a to, że jesteśmy gminą, która nie ma funduszu sołeckiego, to też o czymś mówi, tylko wystarczy wyciągnąć z tego wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za taką dyskusję. Jeszcze pan sołtys Dziemów Kluczowski. Ja słyszę, powiem tylko jedno, że prawie co miesiąc czytam tą gazetę sołecką, piszę tam o tym po 5-6 stron i nie mogą przekonać ludzi. Po 5-6 stron tam można czytać i ja dwa razy czytałem, ktoś tego nie rozumie. Dlatego, że gdzieś tam do południowe, tu na naszych terenach nikt w gazecie się nie wypowiedział, jak ten fundusz działa. Nie ma, kropka tylko gdzieś tam, pod Górskim jakimś tym, no i coś tam robią, coś tam robią. Jedni mówią, że dostanie tak na przykład mniejsza, czy tam mniejsza, dostanie 1500 zł, tylko 2000, 3000. I co? A ten duży Kaczory dostał może 50 tysięcy. 30. Ale musi pan dowiedzieć 30. Nie wiem, to jest opłata. To są jak będzie jakiś przepis, że należy się 5%, jak sołtysowi, to bym wiedział, a z funduszu czy gminnego, czy tego należy na to wniosek. Nie wiem. I po prostu to, że ja mam 30. Ja pracuję normalnie.
Wszyscy ludzie się zgadzają, co buduje, co chcą, słucham. Zresztą przychodzę do wójta, że to i to mam prawo. Każdy sołtys ma swój plan. I wiarę, jak ktoś jeszcze zewnętrzny będzie nie pracujący w wiosce, zarządza moją wioską. Oprócz mnie. Co ja muszę, bo odpowiadać, że ja jestem pracownikiem. Poza tym nikt we wiosce nie mi przedstawia moich programów, moich funduszów i moich pieniędzy. I moich prac. Czyli po prostu mnie sobie tak podać. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Nie jedną osobą. Zamykam dyskusję, przystąpimy do głosowania. Zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionych uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Trzech. Proszę podnieść rękę. Trzech radnych. Tak, kto się wstrzymał? Jedna radna. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że będziemy na uchwałę podjęta większością głosów. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad. Proszę pana co najmniej przeczytać projekt uchwały w sprawie określenia kryterium na drugim etapie postępowania rekonstrukcyjnego do publicznych przeciwkowych prowadzonych przez gminę Skaczowy. Liczby punktów głosów za poszczególne kryterium oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tej kryterii.
Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Czy są pytania lub uwagi przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej gminy uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej gminy uchwały powinien tutaj jednogłośnie. Przystąpimy do punktu 7 porządku. Proszę pana Ryszarda Żelaka o czytanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania edukacyjnych dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kaczory dla kandydatów mieszkańców poza przewodnią szkół podstawowych. Uchwała nr 11, łamane 146, łamane 2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2017 roku. W sprawie określenia dla kryteriów postępowania rekrutacyjnym dla klasy pierwszych szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Kaczory dla kandydatów z nich zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, prawo oświatowe, przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 5. Określa się kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z ilością odpowiadających im punktów oraz dokumenty niezbędne do ich wprowadzenia. Kryterium i liczba punktów. Kryterium punkt pierwszy. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej szkoły w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja. 10 punktów. Kryterium drugi. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców opiekunów prawnych znajduje się na terenie gminy Kaczory 8 punktów. Kryterium trzecie. Dziecko pracownika szkoły, do przyjęcia której ubiega się kandydat 6 punktów. Kryterium czwarte. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierających rodziców opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 4 punkty. Kryterium piąte. Dziecko z rodziny objętej wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Badań. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dokumentami prowadzącymi spełnienia kryteriów, o których mowa w paragrafie pierwszym są dla kryterium pierwszego i trzeciego dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej posiadaniu szkoły. Na kryterium drugiego należy przedstawić zaświadczenia zakładu pracy. Na kryterium czwartego doświadczenie rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego dziecka. Na kryterium piątego oświadczenia o objęciu rodziny opieką innego ośrodka pomocy społecznej. Punkt drugi. Przyjęciu do szkoły podstawowej decyduje liczba uzyskanych punktów. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej gminy uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej gminy uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystąpimy do punktu 7 porządku obrad. Proszę panią Aleksandrę Wilkę o czytanie projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół podstawowych w Kaczorach. Szkoły są zdane na szybko. Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kaczorach, Szkoły Filialnej w Żelkowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 50
69 ustęp 1, 2 i 3 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty po uzyskaniu pozytywnej opinii wielkopolskiego kuratora oświaty Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Z dnia 31 sierpnia 2017 roku likwiduje się Szkołę Podstawową w Kaczorach, Szkołą Wydziału Przedszkolną o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-3. Paragraf 2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły od dnia 1 września 2017 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Kaczorach. Paragraf 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmie wójt gminy Kaczory za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać wielkopolskiemu kuratorowi oświaty w Poznaniu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uwaga, przedstawiamy projekt uchwały. Nie widzę, przystąpiłem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem zimnej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto wstrzymał? Jeden. Stwierdzam, że zimna uchwała została podjęta większością głosów. Przystępujemy do 9 porządku obrad. Proszę pana Ryszarda Cielaka, czy to uchwała w sprawie wydawnictwa ustawowego dla imienia ofiar morzewskich w Orzechu. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych Rada Gminy Karczorzyn uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Odrzuca się w całości stanowiska Związku Nauczycielsko-Polskiego Oddziału Karczora wyrażający negatywną opinię w sprawie przedstawionej uchwały nr 18 łamane 139 łamane 2017 Rady Gminy Karczorzyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzającego ustawę prawo oświatowe. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Karczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania lub uwagi czy terenowego projektu uchwały? Proszę bardzo. Zostały podjęte, kolejne przed nami. Chciałam powiedzieć, że to są bardzo poważne dla nas uchwały, które będą miały znaczenie, nieraz bardzo duże. I myślę, że nie tylko w tej krótkiej perspektywie czasu, ale niektóre odbiją się pewnie na naszym oświacie na wiele, wiele lat i zmienią bezpowrotnie pewną sytuację. Czy będą to dobre zmiany? Działam w Związku Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego od 32 lat. Od 10 pełnię funkcję prezesa oddziału w Karczorach i od początku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało reformę polegającą na likwidacji gimnazjów, nasz związek protestował przeciwko jej wprowadzeniu. Oczywiście wiele lat temu, kiedy powstawały gimnazja, to my również podnosiliśmy protest. Wiedzieliśmy, że być może niepotrzebnie tworzy się te szkoły, że jako doświadczeni nauczyciele mieliśmy świadomość, że może to spowodować różne problemy. I one oczywiście przez lata funkcjonowania gimnazjum były. Jednakże po 16, właściwie 17 latach ich istnienia my, nauczyciele szkół podstawowych, bo tam pracuję, zauważamy, że gimnazja zupełnie się zmieniły. Że to nie są te same szkoły z tymi trudnościami zresztą, które miały po prowadzeniu tej reformy. Że wypracowały sobie tradycje, że zmieniły się zupełnie, uczniowie się zmienili. I ostatnio pytałam naszej pani pedagog, kiedy ostatni raz mieliśmy konflikt z uczniami gimnazjum. No nie ma takich przypadków, naprawdę. Żałujemy trochę, że to się kończy, bo to się skończy bezpowrotnie. Właśnie rozmawiałam przed momentem z moim kolegą Tomaszem Witkowskim z Solidarności. Co stanie się na przykład z pięknym sztandarem? Co stanie się z nazwą szkoły? Wszystko gdzieś przepadnie. To jest historia naszej miejscowości, to jest historia tych ludzi, którzy to tworzyli. To jest nasza historia i to jest ważna historia. Poza tym wiemy, z jakim trudem i bólem były budowane te gimnazje. Gdybym zapytała teraz, ile nas to kosztowało jako gminę, to na pewno były poważne pieniądze. I wiemy, jaki początek, na początku był bałagan, prawda? Bo w trzech placówkach prowadzone były zajęcia i naprawdę nie było to ani wygodne dla nauczycieli, ani dla uczniów. Ale my budowaliśmy szkoły, jeszcze nie wiedzieliśmy, że gimnazjum będzie. Ja wiem, to jeszcze było na szczęście o tyle dobre. I dobre też jest, że mamy w tym momencie może jeden obiekt, tak, w którym pewnie będzie szkoła podstawowa funkcjonowała, ale pewnie część nas tak nawet nie będzie zagospodarowana. No ale słyszałam tutaj już od kolegi, przepraszam za spóźnienie, ale miałam lekcję, że Państwo pracujecie nad tym tematem i że zostanie to rozwiązane w sposób, myślę, dogodny dla dzieci, dla ich rodziców oraz dla nauczycieli, którzy usłyszeli dzisiaj z ust pana Żuta i pana Henryka Kalki, że pracy nie straci. No my jako związki zawodowe właśnie głównie nasza działalność na tym polega. Jeśli będzie to dobra współpraca. No my się postaramy o nią, więc też prosimy z drugiej strony to samo. Cieszymy się, że jesteśmy zaproszeni na dzisiejszą sesję. I chcielibyśmy tutaj z Tomkiem poprosić o to, żebyście nas Państwo zapraszali w tej chwili, w tym przełomowym okresie, kiedy no dużo rzeczy się dzieje, również na komisję oświaty, na których chcielibyśmy w różnych takich sprawach dyskutować.
tych gimnazjach to byłoby na tyle. Ja myślę, że Państwo oglądacie telewizję i wiecie, że nie jest to taki już jednolity osąd, że gimnazje są złe, że właściwie, że jakby to się wyrównało, nawet trochę przeważa za tym, że do szkoły, które nam chodzą. Dlaczego my musieliśmy taką opinię wyrazić negatywną? Dlatego, że właśnie prosimy o tę współpracę w piśmie, które wysyłałam już ponad miesiąc temu, prosiłam o odpowiedź na pytanie, tak? Czy zabezpieczono odpowiednią liczbę wolnych etatów w szkołach, na przedziale dla nauczycieli gimnazjów? Znaczy nikt nie straci pracy ani z obsługi, ani z nauczycieli szkół podstawowych i czy to będą pełne etaty? No dzisiaj na sesji słyszę, że będzie dobrze, więc na to liczę. Będziemy tę sesję pamiętać, historyczną. Chciałabym, żeby tak było. I proszę nas również zrozumieć, że my jako związek nie możemy się zgadzać na pewne rzeczy, bo stoimy po stronie interesów pracowników. To jest nasze zadanie i my je wykonujemy. Ja nigdy nie wypowiadam się zresztą jako osoba, ja staję w obronie praw i nauczycieli, i pracowników, wszystkich pracowników na świecie pracujących w naszej gminie. Trudna sytuacja, proszę zrozumieć i dyskusje toczą się codziennie w pokoju nauczycielskim, po pracy, z rodzinami. Ludzie boją się, że może to być właśnie dla nich koniec takiej kariery, że będą być może musieli gdzieś daleko jeździć do pracy. Proszę mieć to na uwadze, nie jest to łatwe. Co jeszcze? No myślę, że Państwo wiecie, że dzisiaj niektóre szkoły strajkują, my się też nad tym zastanawialiśmy. I właściwie to ta sytuacja była bliska również tego, ale z różnych powodów odstąpiliśmy od swego. Nasze postulaty dzisiejsze Związku Nauczycielstwa, no, pierwszy z nich to właśnie taki, żeby zapewnić ludziom pracę. Drugi dotyczył podwyżek 10% dla nauczycieli, gdyż ostatnia podwyżka naszych pensji miała miejsce w styczniu 2012 roku. To takie były podstawowe dwa aspekty. Jeśli chodzi o te pozostałe uchwały, które Państwo tutaj już podjęli w sprawie likwidacji oraz zmian w tygodniowych wymiarach godzin, no to proszę nam wierzyć, że członkowie związku i pracownicy no martwią się, że to jeszcze pogłębi ten problem z zatrudnieniem, bo jednak kilka osób będzie musiało szukać pracy gdzie indziej. Na emeryturę nauczyciele tak wcześnie nie odchodzą jak kiedyś. Co będzie blokowało wiele miejsc pracy na 2 lata. Jest to kłopot. Chciałabym też skorzystać z okazji, że zostałam zaproszona i mam tutaj taką prośbę do Rady, do Pana Wójta oraz do dyrektorów szkół i przedszkoli, bo rozmawiamy ciągle po nauczycielach. No oni, my dostajemy większość naszej pensji z Ministerstwa Edukacji, ale pracownicy zatrudnieni w obsłudze, w administracji, otrzymują pensję od rady, od gminy, więc zwracam się również z prośbą o to, żeby im podnieść pensję 10%. I w uzasadnieniu napisałam, i to oczywiście jest po dyskusji na zarządzie, że ostatnia taka podwyżka miała miejsce w styczniu 2014 roku, średnio od 60 do 80 zł brutto. No i ta praktyka unikania w ostatnich latach tych corocznych podwyżek spowodowała, że ten system już się staje taki antymotywacyjny. Opisałam też słabości obecnego systemu płacowego, że zatarły się różnice w płacach zasadniczych pomiędzy pracownikiem rozpoczynającym pracę, a mającym 40-letni, przepraszam, staż pracy. Że ten dodatek za wysługę lat wlicza się do płacy zasadniczej, by uzyskać w ten sposób najniższe minimalne wynagrodzenie. Maleje różnica pomiędzy płacą pracownika obsługi, którego zakres obowiązków wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością, a pracownikami administracji, no i że brakuje premii. Oczywiście całość tego pisma przekażę na ręce pana przewodniczącego, wszystkim dyrektorom to roześlemy i na ręce pana przewodniczącego Komisji Oświaty. Chciałabym właśnie w tej sprawie również spotkać się i podyskutować. Na ostatnim zarządzie również rozmawialiśmy o problemach nauczycieli i o tym też chcieliśmy rozmawiać. Wiem, że dzisiaj sesja ma swój czas, nie chciałabym tego przedłużać, bo mam kilka postulatów również do przekazania od ludzi, z którymi współpracuję na co dzień. Jeśli mają Państwo do mnie jakieś pytania, to proszę.
ja reprezentuję 70 nauczycieli, pracowników obsługi. Tyle mam w imieniu Kaczarek, członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na obsłudze? Tak. Nie można. Jako osobnik muszę powiedzieć tutaj na siebie wysokości. Uważam, że na dzień dzisiejszy współpraca z radną z dyrekcją gimnazjum, jak i szkołą z Obrażą, wygląda się pozytywnie i cały czas nie ma jakichś tam sytuacji, które po prostu pokazują jakieś tam nowe. I na jakimś tam spotkaniu z panią dyrektor gimnazjum, też decyzję, że tak powiem, nie zapewne, ale pani była pewna oparcia. Ja sobie wyobrażam, że ten sztandar, który tyle tutaj przyniósł chluby dla naszej miejscowości, gdzieś tam został schowany do szafy i że wszyscy oni zapomnieli, żeby już rodził. Wygaszanie gimnazjum jeszcze będzie trwało jakiś ten czas. Myślę, że obie dyrekcje mają na tyle dobrego, że wszyscy chcą spotkać inaczej. To imię, która przyniosła tyle chluby, gdzie nasze szkolnictwo przejęła, nasza matura będzie dalej drugiego posługiwała się naszej miejscowości. To będzie takie rozwiązanie, które nie pozwoli zapomnieć o tym, że gimnazjum miało wkład w tej naszej miejscowości. Czy ja również dziękuję za to zapewnienie. Miejmy nadzieję, tak, że to wszystko zostanie to zakończone w dobry sposób. Czy jeszcze ktoś chciałby zwrócić? Jeśli można, to chciałem po pierwsze podziękować pani za to, no myślę, że bardzo merytoryczne to wystąpienie, ale po drugie chciałem też panią ze swojej strony uspokoić, że jeśli tutaj związek, czy pani w imieniu związku, czy pracowników, których pani reprezentuje, występuje w ich obronie, to jest zrozumiałe, bo po to są związki, żeby pracowników bronić, to proszę też zrozumieć, że w związku z tą reformą oświaty nas pewne rzeczy też wiążą i my musimy tutaj rozważyć i dobro dzieci, i nauczycieli, których mamy na oświacie, na terenie naszej gminy. I do tej pory tak zawsze było, że nikt nie został na lodzie pozbawionej pracy. Zresztą tutaj takie deklaracje padały, o tym się cały czas myśli i proszę mi wierzyć, że wszystkie te działania władz gminy zmierzają do tego, żeby nikt pracy czy środków do życia tutaj nie stracił w związku z tym, ale głównie też należy spojrzeć na to, żeby dzieci i młodzież na terenie naszej gminy miały tą opiekę pełną i miały ją na takim w miarę wysokim, myślę, że bardzo wysokim poziomie, bo do tego to wszystko zmierza. I myślę, że tutaj zarówno władze gminy, jak i związki zawodowe, tutaj wcześniej pan wójt występował o taką wolę współpracy, która jest tutaj deklarowana, to myślę, że ona będzie i to, co zamierzamy zrobić ze świata na terenie naszej gminy, to będzie zrobione i myślę, że dla dobra wszystkich stron i nauczycieli, a zwłaszcza dzieci i rodziców. Myślę, że tak będzie. No, to muszę przyznać, że spodziewałam się, że usłyszę tyle deklaracji, dobrych deklaracji zapewnień. Proszę wierzyć, że to jest ważne. Przekażę to oczywiście całemu swojemu środowisku. Myślę, że się dowiedzą po dzisiejszej sesji, że pracę mają, tak? A to jest dla ludzi, tak jak powiedziałam, priorytetem i dla naszego związku również. Czy jeszcze ktoś? Może też, pani przewodnicząca, to będę się na ten gest. Chcę pani podziękować za to wystąpienie. To wystąpienie naprawdę jest koncyliacyjne, ono zmierza do ugody. Widzę, że pani jest nastawiona tutaj na współpracę, no to nie. Naprawdę jestem, bardzo się cieszę z tego pani wystąpienia i myślę, że tak jak oczywiście się pomylili, to powiedzmy, kiedy tworzono gimnazjum, to tak teraz też, może nie powiedzieć, bo pomylicie się, ale też te sprawy rozwiążą się ku dobru wspólnemu. Dziękuję. No, ja też dziękuję, aczkolwiek na temat tej pomyłki to porozmawiamy już potem w jakichś komisjach. Myślę, że to by była pomyłka, skoro ją po 17 latach korygujemy. Także wszystko właściwie no, powinno być po naszej myśli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to specjalnie chciałbym zabrać głos w sprawie wyrzucenia uchwały? Thank you.
jakich została w pewien sposób nam oczywiście narzucona z Warszawy cała reforma edukacji. Myślę, że tak samo pięknie się prezentuje minister oświaty, a konsultacje, których w zasadzie nie było przy tworzeniu tej reformy, tylko zostaje wszystko narzucone, a nie bierze się opinii i uwag całego środowiska, jak powinno to wyglądać. Ja myślę, że tutaj akurat w tym przypadku przychylę się do pani Asi Stachowiak, no bo jednak reprezentuje znaczne grono osób, do którego ta uchwała dotyczy. I tutaj myślę, że trzeba powiedzieć, że w naszej gminie na szczęście nie ma aż tak wielkiego problemu, jak będzie w wielu innych gminach, a przede wszystkim w miastach w skali kraju. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby się oddać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa nie zapadnie się wyszukiwania uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, się wstrzymał. 2, 4, 5 lat. Stwierdzam, że wyszukiwania uchwała została podjęta większością głosów. Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad ogłaszam 10